Emma Rock ze zwycięzcą dzisiejszej walki wieczoru, Antkiem Chmielewskim, pokonałeś Vítora Nóbregę po bardzo wyniszczającej 18-minutowej walce. Przede wszystkim mówiłeś w wywiadzie przed tą walką, że bardzo pracowałeś nad kondycją. Jak się teraz czujesz po 18 minutach walczenia? Mogę skakać na skakance, ale boli mnie noga. Czułem low kicka bardzo mocnego na wyprostowaną nogę i nie mogę skakać, ale tak zdrowotnie to jest, no już jestem świeży. Low kicki były w ogóle główną bronią Vítora Nóbregi. Wydaje się, że przede wszystkim w ten sposób punktował. Czułeś, że przeszkadzało ci to jakoś wyraźnie walce, bo kilka razy ta noga odskakiwała. Kilka razy właśnie na luźnej nodze te parę razy przyjąłem, to wtedy nie zrobiło na mnie wrażenia, ale raz właśnie stałem na nodze i akurat wyprostowałem ją i wtedy wszedł low kick, no właśnie po tym low kicku właśnie tutaj się, jakby to powiedzieć, leczę. Było bardzo mało walki w parterze, tylko w trzeciej rundzie sprowadził cię na chwilę. Później ta walka... Ja próbowałem sprowadzić, a on to wybronił i musiałem bronić się na plecach. Później... Oczywiście próbował mnie faulować, tak jak mówiłeś w wywiadzie, że będzie bark, będzie głowa. Wpychał, no ale no, nawet raz w oko dostałem, ale na szczęście nie tak mocno, że sędzia musiał to interweniować. W drugiej rundzie zostaliście upomnieni obydwaj, chyba, że walczycie zbyt pasywnie, tak to było? Tak, że za mało akcji jest. Tak, tak to wyglądało, ale ja się czaiłem, pilnowałem nóg, a on się czaił, żeby nie dostać i był pewien impas przez chwilę, ale potem już, jak troszkę się zmęczył, to już mogłem troszkę odważnie atakować. W ogóle w trzeciej rundzie, jak ta walka wróciła do stójki tak na ostatnie 2 minuty, jak myślałeś, jak w tym momencie by decydowali sędziowie, gdyby ta walka się zakończyła dokładnie w tym momencie, to jaki byłby werdykt i czy czułeś jakąś presję, że musisz teraz mocniej go przycisnąć, żeby przekonać sędziów do swojej strony? Znaczy po tym nieudanym obaleniu, próbie obalenia, on był trochę z góry, tam próbował mnie obijać. Jak stójka, przeniosła się walka do stójki, no to moim zdaniem ewidentnie zniwelowałem tą moją nieudaną próbę. Przycisnąłem trochę w stójce. W ogóle nie rozumiem werdyktu dogrywki. Niech sędziowie chyba jeszcze raz obejrzą tą walkę. W 3-minutowej dogrywce już nie było takich problemów. Nóbrega zresztą został ponownie raz upomniany za pasywność. Chyba nie wyprowadził żadnego ciosu, przestały trafiać low kicki. Myślałeś, że już wtedy bez problemu możesz iść do przodu i go punktować? Tak, trzecia runda, znaczy ta dogrywka, wiedziałem, że mam zdrowie i w trzeciej tej dogrywkowej rundzie, czwartej, wiedziałem, że mogę troszkę przycisnąć. Czułem, że Vítor w końcówce trzeciej już troszkę osłabł, mogłem troszkę odważniej tą stójką zawojować. No i w tej dogrywkowej już starałem się nie szaleć, tylko właśnie taktycznie wypunktować, żeby sędziowie nie mieli problemu ze wskazaniem. A oprócz nogi jakieś poważniejsze kontuzje, które by utrudniły ci występ z Zikiczem? Nie, nic. Czy jak teraz będziesz się koncentrował na przygotowaniach na Anglika? Przede wszystkim dojść do siebie, odpocząć, niech nogi dojdą do siebie, bo jeszcze mam piszczele strasznie poobijane, bo też tam parę razy kopnąłem go, myślę, że mocno. Także Vítor naprawdę jest twardy i potrafi dostać, potrafi zebrać. Bardzo bolą mnie piszczele, dużo weszło na łokcie, na gardę. I chciałem zapytać Vítora dzisiaj wieczorem, zapytam, czy go bolą ręce po obronie tych kopnięć. Próbowałeś bardzo dużo ekwilibrystycznych kopnięć, były tam skaczące kopnięcia ze zmianą nogi. Skąd w ogóle pomysł na to i czy nie bałeś się, że Nóbrega cię sprowadzi po takich akcjach? Nie bałem się, ponieważ robił krok do tyłu. Jak robi krok do tyłu, to wtedy szykuje się do wejścia, a to było wtedy, kiedy on próbował krok zrobić, a puszczałem lewą do przodu, on troszkę właśnie stawał w miejscu, jak stoi, to wtedy można to zadać kopnięcie i tam chyba raz nawet dostał chyba, czy 2 razy tam dostał na głowę, ale utrzymał się na nogę. Antek, dziękuję za ten wywiad, dziękuję za czas i jeszcze raz gratulacje zwycięstwa. Mam nadzieję, że równie dobrze pójdzie ci z Zikiczem i już nie będzie z twojej strony pretensji do sędziów. Znaczy, no ja nie mam pretensji do sędziów. Ogólnie dziękuję za gratulacje. Z Zikiczem mam nadzieję, walka będzie zupełnie inaczej wyglądać, bo to będzie właśnie uderzać. A pretensji do sędziów nie mam, tylko ja byłem pewien po 3 rundach, że walka jest na punkty przynajmniej 30 do 28. 2 pierwsze rundy były moje, trzecia mogła być remisowa, bo to tam ja próbowałem obalać, potem przycisnąłem. Także no nie wiem, dlaczego dogrywka. Ale no nie wiem, no to tak zdecydowali, no to jest ich praca. Ja byłem odrębnego zdania, troszkę się dziwiłem, ale jak zadecydowali, że ma być dogrywka, no to pojechałem dalej dogrywkę, jak było widać. No więc zostawiam na tym gratulacje jeszcze raz i znowu powodzenia na Torwarze. Ja nie dziękuję, powodzeń na Torwarze, a dziękuję za gratulacje.